Witajcie! Witam Was kolejnego dnia zmagań w moim ogrodzie. I tak, przy okazji prac, chciałbym Wam pokazać takie szczególne dla mnie miejsce, które śmiało mogę nazwać Aleją Przyjaźni. Na chwilę obecną jest tu posadzone, są tu posadzone cztery drzewka, jest to leszczyna. I tak w pierwszej kolejności jest to prezent od Reni, od kobiety z zachodu. Od, od niej oraz od jej rodziny, od męża Edzia i córki. To są trzy drzewka, yy, reprezentujące jej rodzinę, jej przyjaźń. I tu ostatnie sadzone drzewko od Piotra z kanału Agrohuta, od Piotra oraz jego rodziny. I ja obiecuję, że będę dbał o te drzewka nie gorzej niż o siebie. Także na pewno będą się pokazywały, ukazywały relacje pokazujące, jak te drzewka rosną, jak się rozwijają. I być może jeszcze tutaj coś przybędzie. Także liczę na to. Liczę również, że ten mój ogród bardzo szybko się powiększy. Prawdopodobnie tak już tutaj to wszystko sobie analizuję i rozmieszczam, że będę musiał jeszcze tutaj w tej części dosadzić ziemniaki. Ziemniaki mam już częściowo posadzone. W tej części ogrodu, bo mogę tak śmiało nazwać już to pole moim ogrodem, są już tutaj zasadzone ziemniaki. Mam dwie odmiany zasadzone, ale prawdopodobnie będę musiał jeszcze tam tutaj na tej części, pomiędzy tymi ziemniakami, jeżeli się pojawią z tamtej strony, pomiędzy tymi ziemiami jeszcze będę musiał posiać ogórki, posadzić kapustę, cukini, dynie, prawdopodobnie pomidory, no i wiele jeszcze innych rzeczy, które. Warzyw, które mi nie wejdą, tutaj w tej części ogrodu. Tu już mam yy, posianą marchewkę. No i nadal sieje, słuchajcie, nadal sieje, to wszystko się powiększa. Yy, także no, ja się zabieram za, za pracę, bo yy, roboty jest jeszcze sporo, a pogoda jest piękna. Ptaszki śpiewają, wszystko tętni życiem sąsiadowi. Tu zboże ładnie się zieleni, co też nastraja jakąś tam. Optymizmem, jakąś taką nadzieją, więc, no, korzystając z tej pogody, ja zabieram się do pracy i być może widzimy się później. No, i idąc w kierunku mojego ogrodu, mijam po drodze. Kilka drzewek owocowych, bo trudno nazwać to sadem. Tutaj mam brzoskwinkę, tak ona wygląda. No i widać niestety pajęczynę. Nie wiem, czy kamera to odda, co świadczy o tym, że mam przędziorkę. No, i tutaj słuchajcie. Mam drzewko zaatakowane tu jakimś mchem, więc to są wiśnie, więc coś tutaj się musiało zadziać. No i tu pokażę Wam też taką e, ciekawe połączenie dwóch drzew. To nawet nie wiem, co to za drzewo, tu nie pamiętam. I tu mam jarzeminę. Nie wiem, skąd ona mi się wzięła, ale się pojawiła. A tutaj jest czereśnia. Czereśnia, te drzewa, słuchajcie, były sadzone wszystkie w jednakowym czasie. E, no tej czereśni najwyraźniej coś tutaj podpasowało, pasuje. No też jest. też jest tu jakiś ślad, coś się dzieje. Pasuje i tutaj chyba to stanowisko, skoro ona tak urosła. Te drzewka mają około 7 lat już. Niektóre właściwie stoją w miejscu, nie rosną, a ta tak sobie tu wybojała, ale czereśnie. Owoce są bardzo smaczne. No i tutaj jeszcze dalej przejdę. Tutaj już mam wysienkę. Też trzeba będzie troszeczkę poprzecinać tych uschniętych. No i to najgorzej wygląda drzewko. Ale słuchajcie, tu właśnie na takim drzewie, na takim drzewku, które zobaczcie, przez 7 lat ile urosło, na takim drzewku będę stosował, testował emy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jaki będzie rezultat. A ja się zabieram, słuchajcie, do pracy. Tutaj już mam posiane. Cześć warzywa. Cebulka już się zieleni, tam mam czosnek, jeszcze będę sadził czosnek jary, no i tutaj mam posiane już, zaczyna mi porastać to chwastami. Mam zasiane warzywko, tu mam posiany yy, szczypior, mam posiany czosnek niedźwiedzi, mam posianą cebulkę, pasternak, pietruszkę naciową, korzeniową. To wszystko było siane kilka dni przed świętami, a nawet wcześniej. Na razie jeszcze nic tutaj mi nie wschodzi. No było zimno, było zimno, więc no teraz powinno się lada dzień ruszyć. A ja tutaj dalej zaczynam, zaczynam kontynuuję to moją, moje doświadczenie z sadzeniem w radlinach, sianiem w radlinach marchwi. I tutaj słuchajcie, po bokach będę obsadzał te rzędy, w których mam zasiano marchwę, bo w pierwszym rzędzie mam pasternak. To widzieliście, na, na poprzednim filmie, tutaj po tych bokach, po bokach będę siał sadził, sadził cebulę, której jeszcze dokupiłem, będę sadził cebulę. wiem czy zobaczymy, jak mi się to sprawdzi, na pewno zaoszczędzę trochę miejsca. No i ogród wygląda tak, słuchajcie, tak to wygląda. Tam dalej, za tymi rzędami po lewej stronie, tuż przy tym zielonym zbożu, co widać, tak obrazowo to tłumaczę, mam zasadzone ziemniaki, co pokazywałem we po wcześniejszej fazie filmu. Z prawej strony też jeszcze będę sadził ziemniaki. Tam mam taką delikatną glinkę. Także no tutaj muszę jakoś się mocno postarać logistycznie, żeby upchnąć jeszcze te wszystkie moje uprawy. Dosadzam, dosadzam jeszcze truskawki, także truskawek będę miał co najmniej dwa razy tyle, niż miałem to do tej pory, więc no muszę to na tym moim areale upchnąć. Wygląda to, że jest tu sporo, bo tu jest około 80 arów, ale pomieścić wszystkie uprawy, wszystkie rośliny. Tam z prawej strony mam troszeczkę porzeczek posadzonych, Mamy maliny, będzie jeszcze aronia, będą borówki, będzie rokitnik. Jeżeli mi się uda dowieść, to przywieść. Więc do takich krzewów też będzie sporo. Dojdzie jeszcze bazylia, mięta, takie zioła, więc no, muszę to gdzieś tu rozlokować. Dobra, ja się zabieram do pracy, bo czas leci. A jest dzisiaj ciepło, słuchajcie, słoneczko świeci, jest naprawdę cieplutko, fajnie, przyjemnie, Ziemne, ziemia jest taka pulchna, e, ciepła, przede wszystkim ciepła, jak się bierze, e, y, przykrywam tutaj te nasionka, sieję, dotykam tej ziemi, że tak powiem, bo, bo tak trzeba to nazwać, to jest taka ciepła, czuć, czuć no, tą dobrą kondycję tej mojej gleby, zabieram się za robotę. I widzimy się, być może później. Słońce powoli już zachodzi. Moje prace też powoli już kończę. Ale zanim pójdę do domku, to jeszcze tutaj mamy już przygotowane emy w spryskiwaczu. Spryskam te moje drzewka. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Są to emy z wrotyczem. Zanim jeszcze tutaj zakwitną mi drzewka, Pewnie za jakiś czas powtórzę zabieg. Jeszcze tutaj takie bardzo wyraźne to było. Spryskać. Okwicie z każdej strony. Jeszcze poprawić tu. O, dobra. Jeszcze to poprawię. Pokażę Wam postęp, postęp prac. Pracy jest dużo, naprawdę ogrom pracy za mną i jeszcze i przede mną. Bo wyobraźcie sobie, że właściwie większość tego pola zostanie jeszcze zaadaptowana pod warzywa. Tutaj dzisiaj już zrobiłem takie małe rozeznanie, więc no będzie tego sporo. Trzeba będzie też pomyśleć o nawadnianiu, ale to już temat, temat na późniejszy okres czasu. Ja generalnie pracy fizycznej się nie boję, chociaż moje zdrowie. Podupadło mam problemy ze stawami kolonowymi. Problemy z kręgosłupem. Mam alergię na wiele, wiele czynników, wiele alergenów. Jak również moje zdrowie psychiczne też tutaj mocno podupadło w ostatnim czasie. Mam swoje problemy, ale nie chcę dzisiaj o tym mówić. Dzisiaj chcę tylko wam podziękować wszystkim, bo słyszycie w moim głosie taką nadzieję, taką iskierkę. E, Moje problemy nie odeszły, będą się jeszcze bardzo długo za mną ciągnęły, być może do końca mojego życia, ale, ale mam wiarę, mam, mam nadzieję, wierzę, że. Zresztą nie muszę wierzyć, wiem, że mam przyjaciół, którzy do mnie piszą, dzwonią. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod filmami, na które postaram się w najbliższym czasie odpowiedzieć. Nie chcę tego zostawić tak bez żadnego odzewu. Dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, dziękuję Wam za wszelkiego rodzaju wsparcie, za dobre słowo, dlatego uśmiecham się. Teraz, no może nie widać tego, jeszcze nie pokazuję twarzy, ale wyglądam tak jak to słońce, które, pomimo tego, że zachodzi, ale ono jest i zawsze będę powtarzał, że nadzieja odchodzi ostatnia. Także jest dobrze, ja się nie poddaję, będę walczył, będę szedł do przodu. I będę robił dla Was filmy, będę pokazywał, co u mnie się dzieje, jak to wygląda. I również tą tą alejkę, tam, tam jest ta alejka, o, ręce spracowane, tam sta alejka tych drzewek, przyjaźni. Może dojdą jeszcze jakieś następne drzewka. Nie wykluczam tego, tam jest jeszcze sporo miejsca, żeby to zasadzić drzewami. Każdemu chyba nadam indywidualne imię to dla każdego drzewka. Ale nie chcę, nie chcę już przedłużać, słuchajcie, bo jeszcze, jeszcze tutaj mam ten jeden rządek, muszę, muszę sobie zasiać, a jeszcze być może to podleję, więc zabieram się do pracy, bo już słońce zachodzi. Zabieram się do pracy. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, życząc zdrowia, pomyślności, pogody ducha. No i pamiętajcie, że nadzieja odchodzi ostatnia, a ja uważam, że nadzieja nigdy nie odchodzi. Trzymajcie się i do następnego razu.